Najmłodsi z gminy Pilzno mieli okazję poznać pszczele historie. Wyjątkowe warsztaty zorganizowane w ogrodzie willi Szczeklików wprowadziły dzieciaki w świat pszczelarstwa. Podczas zajęć szczególną uwagę skupiono na ważnej roli, jaką pełnią w przyrodzie pracowite owady. Teraz będziemy pszczoły przygotowywać do zimy i ostatnio pszczoły zrobiły taką dziką zabudowę i to odkleiliśmy. Pszczółki robią miód, jak na przykład gdyby nie pszczoły, to byśmy nie mieli owoców, warzyw i kwiatów, bo muszą to zapylać. Trzeba o nie dbać, bo jakby ich nie było, to archeologi powiedzieli, że 4 lata by przeżyli ludzie. Bez owoców i bez pszczółek. Robią nektar, żeby ludzie żyli. Drzewa, kwiaty, owoce, nie, warzywa, to mamy dzięki zapyleniu pszczół i mamy dorodne, smaczne. Oprócz tego jest cud natury, czyli miód. Pszczoły lubią i człowiek też lubi. Dobrze, żeby dzieci też poznały pracę pszczół. Nie tylko o pracy pszczół, ale również o ich historii. Opowiadano o starożytnych ulach z czasów króla Salomona, polskich tradycjach pszczelarskich i patronie pszczelarzy, świętym Ambrożym. Opowiadaliśmy o bardzo ciekawym znalezisku, czyli grocie w Walencji z 1919 roku, na której jest malowidło sprzed 12 tysięcy lat przed narodzeniem Chrystusa, gdzie pokazane jest właśnie, jak człowiek już wtedy wybierał miód z barci, czyli właśnie z takiego starożytnego drzewa. I te pszczoły towarzyszą człowiekowi przez całą jego egzystencję wielowiekową, więc korzystając właśnie z pogody, z ogrodu, przy willi Szczeklików, chciałyśmy pokazać właśnie to połączenie historii i przyrody. To już drugie tego typu warsztaty w gminie Pilzno. Jak zapowiadają organizatorzy, na dzieci czeka więcej ciekawych zajęć. Będziemy starały się właśnie wykorzystać ten ogród i tą przestrzeń, którą teraz muzeum dysponuje, żeby w plenerze takie zajęcia, które rzeczywiście dzieci, ten ruch w połączeniu z wiedzą pokazuje, że wiedza jest bardziej przyswajana, aniżeli wtedy, kiedy jest taka zwykła nauka w szkolnej ławce. Dzieciaki wzięły również udział w zajęciach manualnych. Wyprodukowano świece z węzy pszczelarskiej, a także przygotowano pszczele poidełka i hotel dla pszczół. Na koniec zostawiono najlepsze – kosztowanie miodu.